kochani, gdy się Chrystus rodzi, wersja melodyczna tej naprawdę fajnej kolędy. Spróbujcie to obadać i zagrać. Uwaga, zaczynam od dźwięku D. Dźwięku D, tutaj posługiwałem się w sumie trzema strunami, czyli struny trzeciej, czwartej, piątej. Czyli uwaga. Czyli struna trzecia na siódmym progu, struna czwarta na dziewiątym. Tak? Później struna trzecia na dwunastym, dziewiątym i siódmym. Czyli teraz tu na czwarta na 9, 9, 10, 7, 7 i tu na piąta na 10. I później następny motyw, znowu to samo. Razy ten motyw zagrany, prawda? Później jest troszeczkę, no może bardziej trudna rzecz. Czyli tak, czwarta struna, 7, 9, 10. 7, 7, 9, 10, 7. Później jest 10, 9, 9, 10, 7 na trzeciej i 9 na czwartej. Ostatni motyw, 7, 7 na trzeciej. 9, 9 na trzeciej, 11, 11 na trzeciej, 12 na trzeciej, 7, 9, teraz 10 na czwartej, 9 na czwartej, 7 na czwartej, 10 na piątej. Myślę, że to w miarę, no jak sobie będziecie przewijać, cofać, to te motywy zagracie. No oczywiście można tutaj się cofnąć też, znaczy zagrać te motywy na przykład na dwóch strunach tylko. Zamiast na przykład przyjeżdżać na strunę piątą, to cofnąć się na czwartej o dwa progi w dół, prawda? Zamiast tutaj na dziesiątym, tutaj na piątym progu. Więc to oczywiście to są, można alternatywnie wykonać tą kolędę w tej tonacji. W każdym razie, no do dzieła kochani, ciśnijcie, żeby przed gwiazdką się wyrobić. Powiatki. Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie są fajne, to może, że zechcesz zapisać się na lekcję gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym, jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń i tak dalej, to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też, czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz, co wybrać, to też do mnie napisz. Jako że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do